To faksymil zwierciadła saskiego, dokumentu, który powstał na początku XIII wieku na terenie dzisiejszego kraju związkowego Saksonia-Anhalt i aż do wieku XIX był prawem obowiązującym na terenach Europy. Zwierciadło saskie i prawo magdeburskie fundamentem dla Europy to tytuł najnowszej wystawy przygotowywanej w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Jest to wystawa objazdowa zorganizowana przez kraj związkowy Saksonia-Anhalt. Przedstawia ona proces kształtowania i upowszechniania się dwóch źródeł prawa, które stały się wzorem rozwiązań prawnych dla wielu miast Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z miast lokowanych na prawie magdeburskim był Radom. W tym roku przypada 650. rocznica przeniesienia Radomia z prawa średzkiego na prawo magdeburskie, a wystawa doskonale wpisuje się w tę rocznicę. Na tych tablicach opisywana jest historia prawa magdeburskiego i zwierciadła saskiego. Zwierciadło było kodeksem bogato iluminowanym. Obrazki miały ułatwić czytającym rozumienie tekstu prawnego. Na wystawie prezentowane są także monety niemieckie z XII i z XIII wieku, a w tej sali poustawiane zostaną eksponaty związane z Radomiem. Będziemy prezentować na wystawie wspaniałą rzeźbę, która patronowała miastu średniowiecznemu Radomiowi, mianowicie rzeźbę Madonny. Pokazane zostaną także najstarsze drzwi średniowieczne i dwa miecze katowskie sprowadzone z Piotrkowa. Radomskie nie zachowały się do czasów dzisiejszych. Otwarcie wystawy o prawie magdeburskim i zwierciadle saskim odbędzie się w poniedziałek 26 maja. Podczas gdy jedne wystawy są otwierane, inne trzeba już zamknąć. Muzeum przypomina, że ekspozycję Spotkanie z bajką można oglądać tylko do 8 czerwca.